Na boisku C mamy pierwszą bramkę, bramka dla Pomerani. Wynik spotkania na tablicy 1-0. I mamy bramkę na boisku B. Tutaj rywalizacja SNS-em, Komunikacja Druga Gdańsk, wynik 0-1. Przedostatni mecz w fazie grupowej. Następna kolejka rozpocznie się o 13:05. A później będziemy mieli krótką przerwę, ale nie znaczy, że nic nie będzie działo w tym pokazie. A na wojsku we wykonaniu 1-1 drużyna SRS Echo, który to jest w rywalizacji z Legią Drugą Gdańsk. Rzut wolny na boisku D. Warunkowe rozegranie. Nie zakończone bramka. Szósta. Na boisku D bramka za Lechii i wyrównanie po 1. A na boisku C druga bramka dla Pomeranii jest 2-0. Na boisku D odwrotowo znowu wychodzi na prowadzenie 2-1. No, 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 no.
nie. I na boisku B mamy praktyka Białorusi, wynik 1-2. Thank you.
I trzeci gol dla biało-zielonych na boisku B. Na boisku B 1-3. Boisko C 6-0. A na boisku D mieliśmy mieć czasie bramy dla Legii. Legia wygrywa w tej chwili, więc na tablicy poproszę o wynik 2-3. I piękna bramka Janosza, 2-3 na boisku B. Kontuzja na boisku, podziękujmy obrazkami tego zawodnikowi. Miejmy nadzieję, że będziemy kontynuować grę w tym meczu w całym dniu. A na boisku mieliśmy bardzo ładny strzał zawodnika z Kołobrzegu, piłka minimalnie nad poprzeczką. A na boisku B olbrzymia szansa na Jędrąża, ale bramkarz Legii skuteczniejszy i nadal 2-3. Na boisku C bramka dla drużyny z Pruszcza, wynik 6-1. Jest też jakaś kontuzja, miejmy nadzieję, że nic poważnego. Jeżeli coś się zdarzyło, oczywiście mamy pomoc medyczną na stadionie. I brawa dla tego zawodnika, i brawa dla trenera. A na boisku leży w karnie. I już szybko Kotwica zdobywa drugą bramkę, prowadzi 2-1 z Gdańską. A to o tyle istotne, że to był mecz, to jest mecz o pierwsze miejsce w grupie C. A więc te dwa zespoły rywali się o prymat w tej grupie. A na boisku D rzut karny wybrany przez bramkarza Orlika Tałowo. Oba zespoły, które rywalizują w grupie C na boisku A, Pamięć Kotwica Gdańska, wiedzą już, że awansują do półfinału w turnieju, ale dość istotne jest rozstawienie. Na ten moment też jest Kotwica. Jest
Jeszcze około 4 minut pozostało w tym meczu. O 13.05 rozpoczniemy ostatnie mecze. Na boisku Atrzymowiec Gdańsk, Ościanka Osice, Wojskowe Olimpia Lerno, Sobocka Akademia Piłkarska, boisko D SP37 Wiczlino, Bałtyk Gdynia. Na boisku C meczu nie będzie, bo nie ma drużyny jak Łaradni Państwo. Znowu wygra ten mecz w Balkowerem. Mieliśmy bramkę na boisku C, bramkę dla Poperania, wynik to 7-1. I trzeci gol na boisku dla zespołu z Dobrzyny. Podwica prowadzi 3-1. Na boisku D jest bramka dla Lechii. 4-2 prowadzą Białogronę. Jest. Dobrze. I jest na boisku B gol. To oznacza wyrównanie na 3-3. SMS Europe już ze Stoczowcem zrealizował 3-3. Teraz drugą dużą Legii również 3-3. A choć Czarnobory Gorzany wygrali 4-3. Rzut wolny dla Adyka Dabowo. Szansa dla Gdańska, fantastyczna parada bramkarza z Kołobrzegu. Na boisku A nadal 3-1. A na boisku C 8-1. I to jest końcowy rezultat z tego boiska 8-1. Numer 1 wygrywa z Giedrzem Gróż. Z kolei na boisku D Paweł Kulega, Lech Gdańsk 2-4. Na boisku A to jest nawet rozstrzygnięcie 3-1. Kotwica wygrywa z Gdańsku, wygrywa tym samym grupę. A Gdańska wychodzi do ćwierćfinału z miejsca drugiego. Brawo. Koniec? O 13.05 tradycyjnie wspólnego odruszenia rozpoczniemy.